Szybki update, jeżeli chodzi o stan bębenka w PowerTapie, to jest, jeżeli ktoś oglądał wcześniej filmik o zastępowaniu bębenka PowerTapa bębenkiem Nowateka, to wie, że to jest bębenek Nowateka, stalowy bębenek Nowateka, który wytrzymuje naprawdę wszystkie kasety, między innymi tą kasetą. To jest kaseta Ultegra Shimano. A przy okazji najlepszy sposób trzymania kasety razem, żeby się nie pogubiła. Duża trytka, duży zacisk plastikowy. Później jak zdejmujemy, wystarczy tutaj podważyć śrubokrętem i ten zacisk można wykorzystywać wiele razy. Bardzo dobra metoda. I rzecz w tym, że oczywiście kaseta Ultegry jest wieloelementowa, nie jest, i zęby nie są oparte na jednym pająku poza pierwszymi trzema. No ale wszystkie inne rzeźbią bębenek aluminiowy, więc zastąpiłem bębenek aluminiowy bębenkiem stalowym i sprawuje się on wyśmienicie. Jest tutaj naprawdę już wiele tysięcy kilometrów przejeżdżonych na nim i nie ma żadnych znaków. Tu jedynie takie płytkie wcinki, ale to nie są wcinki, tylko to są właściwie delikatne ryski. Od dużej mocy! Polecam. Kasetka 30, korba pełny kompakt, czyli 50-34, i taki zestaw będzie mi towarzyszył przez najbliższy czas, bo zbliżają się górki. I to prawdziwe górki, a nie jakieś tam byle podjazdy. I naprawdę polecam, jeżeli wybieracie się w góry, zaopatrzcie się w kasetę minimalnie 30 z tyłu, znaczy kasetę minimalnie 30 z tyłu, no z przodu nie ma kasety, więc kasetę 30 i korbę kompaktową. I nie słuchajcie opinii, które mówią, że kompakt skończy wam się na zjazdach, że będziecie za szybko pedałowali na zjazdach, bo na zjazdach bardziej bym się martwił o dobre hamowanie niż o kręcenie, niż o to, że się skończy cokolwiek, naprawdę. Jeżeli chcecie jeździć tak jak Chris Froome z wysoką kadencją, z odpowiednim stosunkiem kadencji do mocy, 30 i pełny kompakt. Miały być górki i są górki. Są krowy. Jest pięknie. I jest pełny kompakt. Pełny kompakt. Z górki jechałem. Dlatego jest na dużym blacie. Pełny kompakt i kaseta 30. Szczerze mówiąc, przydałaby się właściwie 32 kasetka na niektórych podjazdach. Naprawdę, jeżeli mówimy o poprawnej, jedynej słusznej kadencji, takiej na jakiej jeździ Chris Froome, to naprawdę nawet 32, pełny kompakt plus 32 i można zaliczać te górki. Jest ostro, no. Tylko wysoka kadencja sprawi, że będziecie mieli wystarczająco dobry przepływ krwi w łydach, udach, pośladkach, żeby mięśnie się nie zakwasiły. Wysoka kadencja to jest dodatkowa pompa, która sprawi, że zakwaszenie nie przydarzy się wam na podjeździe, co jest niezmiernie ważne. Także naprawdę. Kadencja w granicach 93-105, nawet 110. Polecam.